Jesteśmy z powrotem i bardzo was proszę o gromkie brawa dla Borysa. Borys Łącki, Logic of Trust. Z tego co tu przeczytałem u ciebie w bio, jesteś ekspertem od penetracji, tak? Znaczy od testów penetracyjnych, przepraszam bardzo, chciałem jakby, tak? Czy mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Tak. Ja prosiłem o suchar, ale nie aż taki, na początek. Tak, tak, oczywiście. Wszystko testy się penetracyjne. Zgadza. Dobrze, dziękuję. To w takim razie zostawiam ci scenę. Dziękuję bardzo. Parę twoich sucharów. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Serdecznie się cieszę, że was widzę. Tyle starych i nowych twarzy. Fajnie, że znowu na żywo. Jestem sam ciekaw, co się trochę wydarzy. Dawno nie występowałem i zastanawiam się, czy powinniście bić brawo przed. W zasadzie to nie był chyba dobry pomysł. Zobaczymy. Bawcie się dobrze. Ja się nazywam Borys Łącki. Opowiem wam dzisiaj o teamingu. Pracuję w firmie Logical Trust, gdzie przede wszystkim zajmujemy się testami penetracyjnymi. Czyli badamy technologię, badamy zachowanie ludzi, infrastruktura, aplikacje webowe, mobilne. Wykonujemy także testy red teamingowe, szkolimy szeroko pojęte techniczne bezpieczeństwo. No i druga nasza część działania to security awareness. Uczymy przeciętnych obywateli, czyli nie ludzi takich jak wy, którzy się znają, którzy rozumieją bezpieczeństwo, tylko ludzi, którzy nie mają pojęcia, czym jest phishing, i na różne sposoby staramy się zmienić ich nawyki, staramy się ich edukować. No, dziś oczywiście będę mówił częściowo o tych testach red teamingowych i testach penetracyjnych, natomiast będą się tutaj przenikały te kwestie związane ze świadomością pracowników, ze świadomością ludzi, no i mam nadzieję, że tutaj też coś ciekawego się dowiecie. Sam test red teamingowy jest trochę innym rodzajem testu niż klasyczny test penetracyjny. W teście penetracyjnym zazwyczaj jest tak, że mamy określony zakres. Aplikacja webowa w określonej wersji, w określonym czasie, z określonymi kontami dostępowymi, z określonymi rolami. Mamy zbadać bezpieczeństwo platformy rozwiązania w taki sposób, żeby znaleźć jak najwięcej podatności, po to oczywiście, żeby firma mogła je sobie naprawić. Natomiast test red teamingowy jest trochę działaniem o szerszym zakresie. Tutaj trochę sprawdzamy bardziej procesy. Chcemy zobaczyć, jak firma zareaguje, co się wydarzy, czy część naszych działań, które będziemy podejmowali w trakcie ataku, zostanie wykryte przez Blue Team, przez dział IT. Co będziemy też mogli później zrobić z tą wiedzą, z tym, że my pokażemy pewne luki, pewne problemy, które udało nam się wykryć. No i to, co jest tutaj kluczowe, to to, że ja zawsze polecam wykonanie takich testów raczej w dojrzałym momencie organizacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo czasami potrafi przyjść klient i obejrzy prezentację, na przykład Red Teaming w Polsce, którą kiedyś opowiadałem, i wymyśli, że on chce zrobić takie testy red teamingowe. Boi się ransomware'u, no i mówi, że chce zobaczyć, jak działają prawdziwi hakerzy. I my symulujemy taki atak. Natomiast bardzo często zdarza się, że w pierwszej rozmowie z klientem tak naprawdę nie odrobili podstaw i zupełnie nie zrobili żadnych testów penetracyjnych wcześniej, i ich infrastruktura jest mocno niezabezpieczona. I w tym momencie ja klientowi odradzam wykonanie takich testów. Ja niestety nie jestem dobrym sprzedawcą, bo ja mówię prawdę zazwyczaj ludziom, co oznacza, że często nie sprzedaję danej usługi, bo klient przychodzi, i tu podobną sytuacją jest moment, w którym klient przychodzi po phishing i pyta się mnie, czy możemy zrobić dedykowany phishing. Ja mówię, że możemy, ale pytam się zawsze po co, tak? Jaki jest cel cały działania, czy to będzie szerszy kontekst red teamingowy, czy po prostu test phishingowy. No i dla mnie kluczem jest zawsze to, jaką wartość mamy dać klientowi, po co w ogóle robimy te testy, tak? Bo naprawdę zdarza się tak, że klient przychodzi, bo zobaczył jakąś fajną nazwę, fajne działanie i wydaje mu się, że taka symulacja hakerska jest świetna, ale na pytanie, po co wam phishing, klient często na początku odpowiada, bo chce zobaczyć, czy ludzie klikną, bo chce zobaczyć, czy ludzie oddadzą hasła. No i jak myślicie, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Nie? Ja oszczędzam klientowi w tym momencie na pierwszym spotkaniu kilkadziesiąt tysięcy złotych i mówię, ludzie klikną, tak? I co teraz? I wtedy się okazuje, że w zasadzie klient się nigdy nie zastanowił, co wtedy. Oni chcieli się dowiedzieć, bo to fajnie wyglądało. Phishing, socjotechnika, red teaming to są w ogóle super fajne buzzwordy, ale tak naprawdę to im się za bardzo do niczego nie przyda. Czasami zdarzy się ktoś taki mądrzejszy i mówi, nie, bo my chcemy zmierzyć. Bo my chcemy zmierzyć, tak? To już jest ten bardziej zaawansowany poziom świadomości. Ja się pytam, co chcą zmierzyć, i oni mówią, no chcą zobaczyć, ile procentowo osób kliknie, tak? No to ja wtedy odpowiadam, okej, no to kliknie 20% albo 40%, i co zrobicie z tą informacją?
No i w zasadzie oni dalej nie wiedzą, co zrobić. No i zazwyczaj w takich sytuacjach my nie sprzedajemy testów red teamingowych czy socjotechnicznych, bo okazuje się, że firma musi najpierw odrobić zadanie związane z zastanowieniem się, jak chce działać, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, o jakąś strategię, o analizę ryzyka i gdzieś na końcu wyjdzie, że na przykład trzeba zrobić testy penetracyjne, czy być może na jakimś etapie testy red teamingowe. No i to jest dla mnie zawsze bardzo ważne, żeby się dobrze zastanowić, po co robicie jakieś działanie, bo dla mnie celem jest podniesienie bezpieczeństwa organizacji, tak bardzo, bardzo w szerokim zakresie. Natomiast zawsze staram się dowiedzieć, o co klientowi chodzi, bo naprawdę często klient po prostu nie wie, czego chce chce przyjść po prostu po działanie red teamingowe, to jest kompletnie bez sensu i wyrzuci pieniądze w błoto, a ja bardzo nie lubię wyrzucać pieniędzy w błoto i mówię szczerze klientowi, żeby też tego nie robił. Tutaj test, o którym wam opowiem, jest dość specyficzny, dlatego chciałem wam o nim opowiedzieć, bo no, będę mówił przede wszystkim o tej części, w której fizycznie wchodzimy do lokalizacji, fizycznie wchodzimy do sklepu. Na potrzeby naszej prezentacji wyobraźcie sobie, że to jest księgarnia. Dowolny sklep w galerii handlowej, który sobie wybierzecie, też tutaj będzie pasował. Ten test jest trochę inny, bo zazwyczaj wchodzimy do biur, wchodzimy do firm produkcyjnych. Bezpieczeństwo fizyczne badamy w takich miejscach, które już też dość dobrze znamy. Tutaj było to dla nas trochę coś nowego, trochę inne podejście, trochę inne problemy, trochę inne zasady. No i to sprawia, że w mojej ocenie ten przypadek może się wydać ciekawy. Tutaj właściciel tej sieci ma kilkadziesiąt różnych sklepów, one są w galeriach handlowych i powiedział, OK, my byśmy chcieli się dowiedzieć, czy można nas zaatakować, gdyby ktoś faktycznie chciał wejść od początku, od sklepu przez infrastrukturę. Ta infrastruktura jest oczywiście kopiowana per sklep, natomiast jest zabezpieczona i to są takie tylko końcówki w ich mniemaniu, które się podłączają do części sieci firmowej. Tak? Czy można by było się dostać z takiego końca świata do ich sieci firmowej. Taki był cel, oczywiście przeprowadziliśmy tą rozmowę, czy oni na pewno wiedzą, że chcą to zrobić, bo ja im powiedziałem, że będzie się dało wejść do tych sklepów. Jest ich kilkadziesiąt w całej Polsce, więc będzie się dało wejść. Natomiast oni chcieli też pokazać, że faktycznie to całe działanie w całym łańcuchu można by było zmonetyzować, że przestępcy mogliby tak zrobić i to też było zrobione dla nich w pewnym określonym celu. Ja wtedy powiedziałem, okej, dobrze, to jeśli wy wiecie po co, dlaczego, jak działamy, to możemy tak zadziałać i no tutaj będę wam teraz o tym teście opowiadał. Galerie handlowe to zupełnie inna bajka niż biurowce. W biurowcach, w których część z was pewnie pracuje, no to sami wiecie, jak można tam wejść bez kart na różne sposoby. O tym też opowiadałem na poprzednim konfidensie. No tutaj mamy zupełnie inną rzeczywistość, tak? Ludzie wokół to są klienci. Nie wiadomo, czy oni jakoś dziwnie nie zareagują, jak będziecie robili dziwne rzeczy. Sklepy są zazwyczaj tak skonstruowane, że wy w galerii dzierżawicie pewną przestrzeń. I tą przestrzeń zazwyczaj właściciel aranżuje sobie sam. Robi ją sobie po swojemu i jak potrzebuje mieć zaplecze małe, to sobie buduje ścianki i robi małe. Jak potrzebuje więcej na zapleczu mieć części, nie wiem, magazynowej czy technicznej, to sobie otworzy. Więc one się też mocno zmieniają i są bardzo zależne od specyfiki klienta, od specyfiki sklepu. No my oczywiście w fazie rekonesansu spędziliśmy bardzo dużo czasu w galeriach handlowych. Oglądając nie tylko te sklepy, ale też sklepy inne, jak wygląda konstrukcja, jak wyglądają systemy zabezpieczeń, jak wygląda w ogóle komunikacja, ciągi komunikacyjne. No i to, co ciekawe, akurat jeśli chodzi o galerie, to jednym z fajniejszych takich hintów w rekonesansie to są po prostu mapy ewakuacyjne, które są naprawdę świetnej jakości, znaczy w galeriach, one są wydrukowane na korytarzach. I one wam bardzo dobrze pokazują, jak wygląda, bardzo często, jak wygląda dane pomieszczenie. I czy na przykład ma wejście z tyłu, zupełnie nie od przodu, dlatego że do niektórych sklepów da się wejść tylko otwierając zasłonę i wchodząc do środka i mają tylko na przykład wyjście ewakuacyjne, a do niektórych sklepów możecie też wejść zupełnie od tyłu, bo mają też takie dodatkowe wejście dla pracowników. No i to bardzo zależy od tego, który konkretnie sklep został wybrany przez właściciela. No i to też się przydaje, bo czasami jest tak, że w niektórych galeriach handlowych jest na przykład taki ciąg komunikacyjny z tyłu i pracownicy właśnie mogą sobie wychodzić i wchodzić tym korytarzem z tyłu, więc no, to też była rzecz, która nam się przydawała. No i oczywiście taki klasyczny rekonesans, tak? Social media, wszystko, co jesteśmy w stanie wyciągnąć o pracownikach, o firmie, czy ludzie tam pracujący, ci sprzedawcy, to są młodzi ludzie, starzy ludzie, jaki mają rodzaj języka, bardziej TikTok i YOLO to już pewnie też stare, czy bardziej dzień dobry, proszę pana, tak? Bo to wszystko wpływa na to, jak będziemy musieli się zachowywać, próbując wejść do tej firmy, jak będziemy się musieli ubrać, tak? Jak to będzie sklep z, nie wiem, drogimi zegarkami,
no to powinienem być może przyjść trochę lepiej ubrany niż dzisiaj jestem na wakacyjnie w przyjemnej atmosferze z wami. Tak? Tutaj dowiadujemy się wszystkiego, co może nam się przydać. Niestety z rekonesansem jest tak, że większość rzeczy, które uzyskujecie w rekonesansie, wam się nie przydadzą, ale nie wiecie, która rzecz będzie takim game changerem w całej rozmowie z pracownikiem albo w całej sytuacji, więc zdobywacie jak najwięcej różnych informacji na temat tego, co może wam pomóc w wejściu w rozmowie z pracownikiem, w ominięciu jakichś zabezpieczeń. Przydają się też raporty wszelkiego rodzaju. Raporty o tym, że firma jest bio, eco, fit, że pracownicy lubią biegać, że mają programy CSR. Raporty finansowe, czy dzisiaj firma jest na topie, czy na przykład jest na minusie, tak? Jak wygląda sytuacja, czy pracownicy są szczęśliwi, czy raczej smutni, czy raczej są zdenerwowani, bo nadchodzą zwolnienia. To wszystko wpływa na całą interakcję podczas takich żywych testów penetracyjnych, gdzie właśnie dochodzi często do interakcji z ludźmi. To wszystko się wam może przydać i warto z tego korzystać. Oczywiście interesują nas też takie różne opinie, w szczególności też te opinie negatywne, bo tam ludzie wylewając żółć często ujawniają różne informacje, tak? Że na przykład menadżer jest niedobry, zawsze krzyczy i nie można być dłużej na zapleczu niż 10 minut. Tak? I to jest dla nas informacja, która nam podpowiada, czy faktycznie my wchodząc na to zaplecze możemy tam spędzić ich z czasu, czy nie. Więc znów zbieramy wszelkie informacje, które mogą nam podpowiedzieć. No i to czasami są różne skrajne rzeczy, za chwilę też wam o tym opowiem. Jak wchodzimy już na rekonesans, my tworząc cały scenariusz, na początku byliśmy wiele razy, wybraliśmy sobie 10 sklepów. Te 10 sklepów analizowaliśmy pod kątem rekonesansu, przepraszam, i postanowiliśmy, że do dwóch będziemy próbowali wejść. Taki był nasz wstępny plan, więc tutaj w tym rekonesansie zwiedziliśmy najpierw różne sklepy w galeriach, najpierw galerie, później te 10 sklepów, no i tam też oglądaliśmy pracowników. Oglądaliśmy w tym sensie, że interesuje nas, czy pracownik na przykład zawsze ma koszulkę firmową, czy nie. Czy ma smycz, czy nie. Czy ma jakiś na przykład walkie-talkie gdzieś tam z tyłu w kieszeni, ale nie ma koszulki, to prawdopodobnie to będzie menadżer lub menadżerka. Bo to były wszystkie znów informacje, które podczas wejścia fizycznego drastycznie nam mogą przestawić to, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy. Dowiadywaliśmy się też na różne sposoby od byłych pracowników, zdobyliśmy kontakty do różnych byłych pracowników i też nie mówiąc im oczywiście, że robimy takie działania, szukaliśmy jakiegoś w sieci różnych znajomych, szukaliśmy kogoś, kto być może kiedyś pracował albo zna kogoś, kto kiedyś pracował i od nich też dowiadywaliśmy się jakichś informacji dotyczących tego, jak wyglądają systemy zabezpieczeń, co trzeba robić. Oczywiście pytaliśmy trochę bardziej w kontekście, że chcielibyśmy się tam zatrudnić, jak wygląda tam praca i tak wyglądała ta rozmowa i wyciągaliśmy w ten sposób znów wartościowe dla nas informacje. Także to też znowu pokazuje, że pamiętajcie o tym, że mam nadzieję, że to wiecie, że bezpieczeństwo to jest taki bardzo szeroki dzisiaj temat, tak? I tych informacji podczas takiego ataku można je zdobywać naprawdę z wielu, wielu różnych źródeł i my tutaj w takich red teamingowych testach oczywiście staramy się to robić. Pamiętamy też o klientach, bo chcemy trochę udawać klientów, więc zwracamy uwagę na to, jak ci klienci wyglądają, czy jest ich dużo, korzystamy z banalnej pomocy tego, jak w danym sklepie wygląda ruch, tak? I wtedy wiemy, że lepiej pojawić się na przykład, jak jest więcej osób, tak? Bo wtedy pracownicy są zajęci, niż pojawiać się o 8 rano, kiedy oni jeszcze nikogo nie obsługują i próbować wchodzić na zaplecze, bo to też nie o to chodzi. Więc staramy się też dowiedzieć o sklepach, o nasileniu ruchu, o tym, jacy klienci przychodzą, w których godzinach. Spisujemy sobie te informacje, agregujemy je i też do tego dopasowujemy cały plan ataku, bo to też może mieć znaczenie. W ogóle w testach red teamingowych jest tak, że dużo się może wydarzyć. Tak naprawdę tworzycie sobie pewne plany, ale musicie się nastawić na pewną spontaniczność, na pewne działanie w takim obszarze o większym ryzyku, gdzie po prostu nie wiecie, co się wydarzy. Ja wam też pokażę, że u nas się zadziały różne ciekawe rzeczy, które to udowadniają. Także kluczem jest, żebyście się dowiedzieli po prostu maksymalnie wszystkiego, naprawdę zbierając informacje na wszystkie możliwe sposoby o waszym kliencie i w wersji jakby wirtualnej, i w wersji fizycznej. Oczywiście zastanawialiśmy się też, co będzie z ochroniarzem, czy to będzie firma zewnętrzna. W naszym wypadku akurat okazało się, że nie było w ogóle ochroniarzy na żadnej z lokalizacji. Natomiast czasami też jest tak, bo robiliśmy sobie też na początku taki research, czasami jest tak, że to jest firma zewnętrzna, czasami ona jest tylko dedykowana w ogóle dla
danego klienta, czasami to może być ktoś z galerii handlowej. Tutaj no, znaczenie ma też to, jak tacy ludzie mogą zareagować. Tak? My oczywiście wszyscy w Logical teraz znamy karate i byśmy sobie poradzili, ale jak ktoś byłby tak na przykład duży i silny, jak tutaj kolega, który siedzi z przodu, tak ciebie pokazuje Adamie, on jest potężny, no to prawdopodobnie gdybyśmy zaczęli się ścierać, bo on by pomyślał, że my chcemy ukraść na przykład laptopa, a ja bym zaczął krzyczeć, że to jest red teaming na zapleczu sklepu, to te sytuacje mogą być różne. Tak? Oczywiście my jesteśmy też przygotowani, my jesteśmy w stałym kontakcie zawsze z klientem, mamy okno tego ataku bardzo przygotowane, oni są jakby w gotowości, wiedzą, że mogą zareagować, no ale jak koledzy też opowiadają z różnych firm, którzy robią też tego typu testy, no to różne rzeczy się zdarzają, tak? Czasami można zwyczajnie oberwać od ochroniarza i takie rzeczy też się zdarzają. No tutaj na szczęście obawialiśmy się tylko ewentualnej interwencji ochroniarza, który był na terenie galerii, bo tak też czasami się zdarza, że ten ochroniarz podchodzi, ale jak zapewne wiecie, no to są też na szczęście ludzie, którzy nie są super przeszkoleni, oni nie mają bojowej kamizelki i myślę, że w tym karate to jednak my byśmy wygrali, więc tu na szczęście dla nas nie było tych ochroniarzy. To oczywiście utrudnia też w kontekście takim wizualnym, tak, że ci ochroniarze chodzą i próbują wypatrzeć, co robicie, dlaczego od 2 godzin kręcicie się po sklepie. Tak? Zdarzyło nam się tutaj na rekonesansie też, że raz były uchylone drzwi na zaplecze. No i to jest taka sytuacja, którą ja kiedyś opowiadałem na red teamingu w Polsce, że my kiedyś wykorzystaliśmy to i zamieniliśmy rekonesans na atak tak naprawdę. Trochę wbrew planowi, ale tam mogliśmy sobie na to pozwolić. No tutaj nie mieliśmy tak ustalonego okna do ataku, więc nie chcieliśmy wchodzić, nie chcieliśmy też wchodzić, dlatego że widzieliśmy ludzi, którzy pracują tam na zapleczu, ale trochę sobie podejrzeliśmy to zaplecze. No i to jest trochę historia o tym, że zobaczcie, pewnym mechanizmem bezpieczeństwa, jak śmiesznie by to nie brzmiało, jest taki samodomykacz drzwi, nie? Że on tutaj powinien być naprawiony, bo on drastycznie może przesunąć to, czy musicie obejść zabezpieczenie, czy musicie, nie wiem, odgadnąć kod, czy sklonować kartę i tak dalej, tylko dlatego, że drzwi są zepsute, tak? Więc to są takie rzeczy, które w bezpieczeństwie fizycznym no, potrafią też drastycznie zmienić całą grę tak naprawdę, w którą gramy w kontekście atakujących i broniących. No, nawet muzyka może się przydawać, dlatego że jak w określonym salonie gra głośna muzyka, to z jednej strony was nie słychać, że na przykład próbujecie szarpać za klamkę, gdzieś wejść, nie słychać trzaśniętych drzwi od zaplecza, co sprawia, że to może wam pomóc. Z drugiej strony przeszkadza, bo jak jest cicho, to na przykład też słychać często przez te chude ścianki, słychać, czy na zapleczu ktoś jest. I to nam też pomagało. Z muzyką w ogóle jest dużo różnych trików. Możecie czasami, jeśli chcecie na przykład zobaczyć, jak wygląda droga na zaplecze, to z takich ludzkich rzeczy możecie poprosić o to, żeby sprzedawca powiedział wam, jaki to jest kawałek, który teraz leci, bo on się wam strasznie podoba. I naprawdę zdarza się tak, że ktoś powie, że nie wie i tak dalej, ale znamy też takie sytuacje, że po prostu ta osoba poszła na zaplecze, sprawdziła na playliście, przyszła i powiedziała, to jest kawałek X, tak? Więc no, tutaj te różne interakcje mogą się przydać w całych tych naszych działaniach. Oczywiście zwracamy uwagę na kamery, patrzymy na to, gdzie są umiejscowione, czy będą nam mocno przeszkadzać. No i tutaj taka ciekawostka. One oczywiście zazwyczaj będą umiejscowione w tych miejscach przejść, tak? Gdzie zmieniacie strefy bezpieczeństwa, gdzie przychodzicie na zaplecze, one zazwyczaj będą w takich punktach, ale też staramy się zobaczyć, jak te kamery są umiejscowione, jaka to jest technologia, czy jest ich dużo, czy jest ich mało. No i dość ciekawym takim powiedzmy z perspektywy własnego samopoczucia momentem jest to, że jak wchodzicie na site za pierwszym razem i widzicie te kamery, to wydaje wam się, że tam po prostu siedzi człowiek, który was widzi i on prawdopodobnie już wie, że to wy robicie ten atak red teamingowy, bo się dziwnie podrapaliście, tak? Bo zachowujecie się, wam się wydaje trochę nienaturalnie. To oczywiście absolutnie tak nie jest, tak? Tych kamer jest bardzo dużo, to są często zewnętrzne firmy, one często są tylko po to, żeby w przypadku, kiedy coś się wydarzy, móc później obejrzeć, tak? To nie jest tak, że na bieżąco wszystkie kamery we wszystkich sklepach są pod nadzorem i naprawdę możecie robić głupie rzeczy w sklepach, no i nie będzie tak, że od razu przyjedzie policja i was zabierze. Natomiast pierwszy odruch, w szczególności jak ktoś jest pierwszy raz na red teamingu, to jest coś takiego, co bardzo stresuje, że te kamery patrzą, tak? I tam prawdopodobnie jak ktoś już trzeci raz obejrzał ten sam produkt, no to prawdopodobnie już oni to wiedzą, tak? Już wiedzą, że atakujemy, że tu robimy legalny red teaming. Absolutnie,
absolutnie nie i trzeba się wyluzować i to nie ma znaczenia. No, zazwyczaj w takich wszystkich, w tych sklepach, w galeriach, jak się domyślacie, ci pracownicy nie są super najlepiej zaangażowanymi pracownikami na świecie, im nie zależy na tym, żeby sprzedać tych produktów jak najwięcej. I mieliśmy też takie sytuacje, że próbowaliśmy no, wręcz męczyć jakiegoś sprzedawcę, żeby zająć mu czas w kontekście tego, żeby ktoś inny mógł robić jakieś inne działania. I ci ludzie niektórzy mieli naprawdę tak mocno wywalone na tą pracę, że było bardzo trudno wymyślać, co jeszcze, żeby na chwilę zająć ich uwagę. Więc takie rzeczy też się zdarzają. No, interesują nas w ogóle wszelkiego rodzaju wejścia, przejścia. Patrzymy, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, żeby się nie okazało tak, bo czasami te napisy są gdzieś zasłonięte jakimiś plakatami, żeby się nie okazało tak, że my w radości wchodzimy na zaplecze i cieszymy się, że jest. Daliśmy radę, a okazuje się, że wyszliśmy w ogóle ze sklepu, tak? Więc tutaj też chcemy mieć pewność, że na pewno zrobimy to dobrze. Były sklepy, gdzie było kilka drzwi i tak naprawdę kilka części z zapleczem. No i te sklepy po prostu wyeliminowaliśmy, bo mimo tego, że w rekonesansie wydawało nam się, że wiemy, że prawdopodobnie to zaplecze IT jest w tym miejscu, gdzie najczęściej pracownicy jak wchodzą na początku do biura, do pracy, to wtedy zaczynając pracę, no pewnie chcą się tam przebrać i to jest to miejsce centralne, natomiast nie byliśmy pewni, więc po prostu wyeliminowaliśmy z ataku te miejsca. No interesuje nas też system bezpieczeństwa, jak jest skonstruowany, i czy te drzwi otwierają się do środka, czy na zewnątrz, właśnie czy będą trzaskały, czy one są umiejscowione blisko kas na przykład i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które nas interesują. No i oczywiście systemy bezpieczeństwa. W tym wypadku, w tym konkretnym wypadku okazało się, że jest to po prostu kod. Z kodami jest tak, że z jednej strony możecie je nagrać i my to dokładnie zrobiliśmy, jeśli nie ma żadnej zasłonki, w tym wypadku nie było, więc zaczęliśmy też nagrywać te kody. Natomiast z kodami jest takie niebezpieczeństwo, że one mogą być zmieniane, one mogą być cyklicznie zmieniane i to wiedzieliśmy od byłych pracowników, że co jakiś czas te kody są zmieniane. Nie wiedzieliśmy dokładnie co ile, więc jak robimy rekonesans i za miesiąc chcemy później wykonać atak, to może się okazać, że te kody już nie działają. Dlatego my w fazie rekonesansu nagraliśmy sobie kilka razy te kody, żeby móc też dowiedzieć się, czy na przykład poszczególne role pracowników mają te same kody, bo może być też pewna rozliczalność za pomocą tych kodów weryfikowana, czy jest jeden kod per lokalizacja. No, dowiadywaliśmy się też, co w sytuacji, kiedy na przykład podasz niepoprawny kod, tak? Czy jest jakaś na przykład 5- albo 10-sekundowa przerwa, no bo to w stresie, jak chcecie wykonać działania teamingowe, też ma znaczenie, tak? Chcecie jak najszybciej, jak najkrócej spędzić na lokalizacji czas, więc to też ma znaczenie. Nagrywaliśmy to, natomiast w dzień przed atakiem jeszcze raz przyszliśmy do sklepów po to, żeby nagrać już te właściwe kody, które no, zakładaliśmy, że one faktycznie będą działały. I te kody faktycznie nagrywaliśmy, mimo tego, że my mamy dużo różnych ukrytych kamer ze sobą, to w tym akurat konkretnie wypadku było tak, że najprościej było w ogóle używać telefonu. Po prostu mieć smartfona, który trzymacie w ręce i gdzieś tam sobie stajecie w jakiejś określonej pozycji i ten smartfon nagrywa, tak? I o czymś rozmawiacie, przeglądacie jakiś produkt, przyglądacie się mu, ktoś gdzieś obok wchodzi i wy nagrywacie. No i tutaj też znowu pewna specyfika fizyczna lokalizacji sklepu, produktów, ułożenia ma znaczenie, bo czasami może być tak, że zwyczajnie po prostu będzie ciężko zauważyć, co pracownik wpisuje i będzie ciężko ten kod nagrać. No to znowu bardzo zależy od sklepu, od systemów zabezpieczeń, od tego, z kim macie do czynienia na lokalizacji. No kluczem też dla nas jest pewna widoczność. Widoczność w takim rozumieniu, że jak pani stoi na kasie, to fajnie byłoby znaleźć taki sklep, gdzie drzwi nie ma, o, tak jak tutaj, tak, obok, widocznych, bo w prosty sposób, nawet kasując kątem oka, może zobaczyć, że coś jest nie tak, że jest ktoś, kto wchodzi, ona nie kojarzy tego człowieka. Więc staramy się też dobrać tak lokalizację, sprawdzić kąty w różnych miejscach. Ale też z drugiej strony nie można przesadzić za bardzo, bo za bardzo to był na przykład sklep, gdzie dojście na zaplecze było przez taki długi korytarz, no i w zasadzie tam szliście tylko na zaplecze, a w związku z tym, że szliście tylko na zaplecze, no to ciężko nam tam było stanąć
i nagrywać. Musielibyśmy instalować naklejane kamery na ścianę, natomiast ten korytarz był bardzo wąski, byłoby być może to do wykrycia, więc znów zmieniliśmy po prostu lokalizację. Tak? I to też trzeba o tym pamiętać, że no, atakujący w kontekście nie tylko fizycznej infrastruktury, tak? Ale myślę, że dobrze wiecie, że atakujący zawsze szukają no, najsłabszego ogniwa, tak? Takiego miejsca, przez które najszybciej się można dostać. No i my tutaj też tak trochę robiliśmy. Staraliśmy się wybrać taki sklep, skoro mamy ich kilkadziesiąt, to z tej gamy 10 staraliśmy się wybrać takie sklepy, w których nam będzie najłatwiej, tak? Bo my mamy określony cel. W tym momencie tym celem jest dostanie się do infrastruktury IT i zobaczenie, co można zrobić dalej. To też czasami na ten cel trzeba też uważać, bo ja też zawsze przestrzegam klienta, żeby nie było tak, że klient się nastawia, że celem jest tylko na przykład, nie wiem, przejęcie AD, tak? Albo zainfekowanie stacji, albo właśnie zrobienie czegoś bardzo konkretnego, bo dla mnie olbrzymią wartość można wynieść też z tego, co się zadziało w całym procesie ataku. Co my zobaczyliśmy? Co zobaczyliśmy fajnego, też podkreślić, że te mechanizmy działają i na przykład nam utrudniały zrobienie czegoś. I też rzeczy, które nam ułatwiły, tak? Niekoniecznie będące takimi stricte podatnościami technicznymi. No więc tutaj też jest to kluczowe, żeby się dobrze zastanowić nad tym celem. To jest tą widocznością też jest bardzo różnie, w zależności od sklepów. Mieliśmy na przykład taką sytuację w jednym ze sklepów. No to też było ciekawe, że mogliśmy stać w takim miejscu, że nie było nas widać, że jesteśmy jakby, że chcemy wejść na zaplecze, natomiast w lustrach odbijał się kod, który wpisywał pracownik, tak? I no taka skrajna sytuacja, ale to się też zdarzyło. No zakładam, że ludzie, którzy projektują te galerie, nie myślą oczywiście o takich aspektach, byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane, ale faktycznie też spotkaliśmy się z takim miejscem, tak? Że zupełnie jak na filmach, po prostu w lustrach mogliśmy nagrywać, stojąc daleko od tego konkretnego miejsca. Ważny jest dla nas też czas na zapleczu. Chcemy wiedzieć, czy ci ludzie tam siedzą długo, czy wpisują tam coś do komputera, czy nie, więc też zapisujemy sobie, ile czasu ci ludzie spędzają. Czy mamy tam 10-15 minut, czy raczej jest tak, że oni mają wszyscy siedzieć na sali i starać się sprzedawać, tak? Czy ten menadżer faktycznie często chodzi i chowa się, czy nie? To są też dla nas rzeczy, które są kluczowe. Patrzymy, jak pracownicy wchodzą do sklepu, tak? Jeśli wchodzi ktoś, kto jest na przykład w kurtce i idzie szybkim tempem w sklepie, to po 2 metrach możecie się zorientować, że on prawdopodobnie jest pracownikiem sklepu. I mieliśmy też taką sytuację, że zorientowaliśmy się, że ktoś taki wchodzi do sklepu i poszliśmy od razu za tą osobą, tak? I gdzieś tam na chwilę się schowaliśmy i nagraliśmy od razu kod wejścia, więc no, obserwacja i tutaj timing też mają olbrzymie znaczenie. Generalnie przygotowaliśmy sobie 2 plany. Pierwszy plan to jest oczywiście wejście po cichu. Chcemy wejść w takim momencie, kiedy pracownicy będą na sali. W tych sklepach zazwyczaj 3 do 4 osób były na sali. Zazwyczaj było tak, że 3 osoby były osobami ubranymi w koszulki firmowe, 1 osoba była menadżerem, menadżerką, no i też nauczyliśmy się rozpoznawać te osoby. Zazwyczaj te osoby, które były menadżerami, spędzały trochę więcej czasu na zapleczu, więc one dla nas były też kluczowe w kontekście obserwacji całego ataku i tego, co się dzieje. Tutaj idea jest prosta. Znamy kod, więc wpisujemy ten kod, wchodzimy po cichu i zostawiamy swoje urządzenia, które umożliwiają nam dostęp do ich infrastruktury i wychodzimy. I to jest jakby proste działanie. W zasadzie można je zrobić w kilka minut. Natomiast oczywiście do tego tutaj też trzeba dobrze wybrać moment i za chwilę wam opowiem, co tutaj było kluczowe. No i mamy plan B. Plan B na cwaniaka, czyli na informatyka. W razie gdyby plan A nie zadziałał, no to po prostu wtedy YOLO. Mam wizytówki, wydrukowałem sobie wizytówki z logo tej firmy, tak, po to, żeby też przesuwać zaufanie. W razie jakby ktoś zaczął się wahać, no to też jakby mogę wręczyć wizytówkę, powiedzieć, że na pewno jestem z działu IT i tak dalej, więc takie elementy, które przesuwają te rzeczy związane z zaufaniem. No i to plan oczywiście bardziej skomplikowany, bo trzeba się wdać w interakcję, większe ryzyko, że coś się wydarzy. Często też w sklepach, w różnych sieciach jest tak, że mają pewną procedurę, która jest opisana w jakiś sposób, jak osoby, które nie są pracownikami danego sklepu, mogą wejść do sklepu i to jest też często dodatkowy problem, więc my tutaj wiemy, że to jest nasz plan B, raczej nie chcemy z niego korzystać, ale no, w red teamingu jest różnie, więc staracie się zaspokoić różne ryzyka. No i przygotowujemy nasz zespół. Nasz zespół to jest 5 osób takich, które udają klienta,
Jedna osoba, która też udaje klienta, ale jest taką osobą, która jest ze mną połączona, bo ja jestem osobą, która wchodzi na zaplecze, jest ze mną połączona, jest moimi oczami, czyli niezależnie od tego, gdzie ja jestem, ma mi cały czas dawać informacje o tym, gdzie są pracownicy, w którą stronę patrzą, co robią i trochę wybrać moment i powiedzieć teraz. Wiemy, że te osoby są na sajcie, są zajęte, są w sklepie, są zajęte, ja mogę wchodzić. I to jest nasz plan. Oczywiście wcześniej dzielimy się tymi danymi z rekonesansu, opowiadamy sobie o tym, że różne rzeczy się mogą wydarzyć, dyskutujemy o tym, że jak możemy zagadywać tych pracowników, wymieniamy się różnymi sposobami, no i wchodzimy za chwilę na pierwszą lokalizację. Jesteśmy oczywiście umówieni z klientem, że wchodzimy w określonych godzinach. Oczywiście wchodzimy nie wszyscy naraz, tylko pojedynczo. Każdy z nas się interesuje jakimiś produktami, przegląda je, no i czekamy na ten moment, tak? Na ten moment, który wcześniej w fazach rekonesansu następował po 15-20 minutach. Mniej więcej otwierało się nam okno na wolne zaplecze, żeby wejść na ten tyły. No i w pierwszym sklepie trochę się zdziwiliśmy, bo po pierwsze zamiast tych 3-4 osób, 5 osób było na sklepie i to już trochę nam nie grało. Po drugie okazało się, że oni mają w tym dniu dostawę i ta dostawa całkowicie zmieniła oblicze naszego ataku, bo na dostawę nie byliśmy świetnie przygotowani, dlatego że okazało się, że oni mają wszędzie pudła, tych pudeł jest dużo i bardzo często chodzą na zaplecze i wracają z tego sklepu, na zaplecze i w jedną i w drugą stronę. I to nam trochę pokrzyżowało plany, no bo w zasadzie stwierdziliśmy, że jest ryzyko, że nawet w te 2 minuty na zapleczu nas odkryją. Ciężko było znaleźć w ogóle moment, kiedy nie było nikogo na zapleczu. Zaczęliśmy się orientować w pierwszych 20-30 minutach jakby już fazy ataku, jacy ludzie wychodzą z zaplecza i nagle nam się zaczęło wydawać, że tych ludzi jest jeszcze więcej niż 5 osób. I nagle się okazało, że to w ogóle nie jest 5 osób, tylko część osób wchodzi, wychodzi i w ogóle na zapleczu być może jest w ogóle armia, która na nas czeka, tak? Więc plan A okazał się w zasadzie nie do zrealizowania w tym trybie. My mieliśmy też jakby 2-godzinne okno, kiedy możemy atakować, no i podjęliśmy decyzję, że w takiej sytuacji, okej, realizujemy plan B, tak? Plan B jest na pana informatyka. Czekamy też na taki moment oczywiście, żeby jak najwięcej ludzi było na sklepie, a jak najmniej na zapleczu, no bo wtedy nam się wydaje, że okej, z 1-2 osobami będzie łatwiej na pewno porozmawiać, wejść w interakcję niż jak was napadnie 6-7 osób. No i czekamy na taki moment, czekamy. Trochę nam się kurczy to okno czasowe ataku, no i w końcu ja dostaję sygnał na słuchawce od czujki, że wchodź, tak? Jedna osoba jest prawdopodobnie na zapleczu, więc ja wpisuję ten kod, widzę zieloną diodkę, otwieram drzwi, wchodzę i tutaj też bardzo ważna rzecz, jak ja wchodzę na cwaniaka, to ja od razu krzyczę dzień dobry, żeby nie było tak, że się chowam i gdzieś tam po kablach, tylko ja od razu chcę pokazać, że ja jestem u siebie, tak? To jest też taki element, który znowu buduje zaufanie. Ja krzyczę dzień dobry, witam, jestem z IT, tak? Buduję już całą historię. Czy mógłbym porozmawiać z kimś, kto tutaj zarządza sklepem? Ja się wtedy bardzo zaskakuję, bo okazuje się, że faktycznie na magazynie jest jeszcze 6 osób, tak? Więc trochę jestem przerażony, bo sobie myślę, że jak wszyscy zaczną ze mną dyskutować, to będzie trudno, więc mówię, okej, proszę z osobą, która zarządza całym sklepem i przychodzi ta osoba. No i tutaj jakby zaczynamy dyskusję, zaczynamy rozmawiać i oczywiście ja nie mówię od razu, że jestem tutaj, żeby się do was włamać, tak? Tylko na początku opowiadam, jestem tutaj, żeby dlatego, że robimy inwentaryzację, będzie aktualizacja sprzętu i w związku z tym mam zrobić inwentaryzację sprzętu. Natomiast ja nie cisnę od razu tej osoby, że pokaż mi tutaj, gdzie jest infrastruktura i tak dalej. Raczej chcę trochę po ludzku porozmawiać. Trochę chcę zapytać, co u was słychać. I tutaj zobaczcie, z fazy rekonesansu przydaje nam się mnóstwo informacji. Wiem, że na przykład firma 2 miesiące temu wdrożyła olbrzymi nowy system informatyczny i od razu piję do tego i mówię, no i co, ta platforma X to jest pewnie kaszana i ciągle macie z tym problemy. I wtedy oczywiście już ta osoba nie myśli o tym, czy realizuje procedurę bezpieczeństwa, czy ja zostałem odpowiednio autoryzowany, tylko zaczyna opowiadać o swoich problemach i to jest w ogóle najlepszy moment, bo już wiecie, że jakby w oczach tej osoby widzicie, że macie kontakt, macie pewną relację, ona opowiada o tym, co nie działa, wy dopowiadacie, bo z rekonesansu wiecie, co się dzieje w firmie i nawiązujecie pewną taką więź i dopiero po kilkunastu minutach mówicie, dobra, to ja jeszcze mam inne sklepy do zrobienia, więc w końcu się tym zajmę. No i tutaj ten menadżer mówi, okej, tam masz infrastrukturę, komputer, wszystko i tak dalej i nie zostawia. Tak? I to jest ten moment, w którym jakby no,
my czujemy się jako ci wygrani, ok, daliśmy radę, zrobiliśmy to, co chcieliśmy i o to tam tak naprawdę chodziło. Dostaliśmy się do infrastruktury. Oczywiście wychodząc, no tutaj też trzeba uważać, bo nie staramy się wyjść i zniknąć, tylko chcemy pozostawić po sobie dobre wrażenie. I tutaj miałem taką bardzo wesołą sytuację. Nie wiem, czy pamiętacie, porucznik Colombo, no ci starsi z was mogli oglądać. To był taki detektyw, który rozwiązywał na końcu zagadkę tak, że zostawiał ofiarę, wychodził z pomieszczenia i na końcu się obracał i mówił, a jeszcze mam jedno pytanie. I to jednym pytaniem rozwalał jakby cały program i okazywało się, że to był morderca, tak? I ja się poczułem trochę jak ta ofiara, bo jak ja wychodziłem, to... ta pani tak, na końcu porozmawialiśmy i ta pani jeszcze tak powiedziała, przepraszam bardzo, a co dokładnie będzie zmieniane w tym sprzęcie IT? No i to jest taki moment, w którym ja się poczułem, czy ona tak trochę się waha, trochę się zastanawia, ale to jest też ten idealny moment, w którym wy możecie wykorzystać swoje moce informatyczne. To nie wiem, czy na imprezach mieliście taki moment, w którym zaczynacie opowiadać i mówicie, że fajny knefel i zjedliście dobry sernik, ale tak naprawdę aktualizacja na Atari nie zadziałała, więc migrujecie na FreeBSD i widzicie w oczach, jak ten rozmówca was czy na imprezie, czy w tym wypadku na Red Teamingu przestaje was kompletnie słuchać, wy dorzucacie do tego jeszcze IPv6, PGP, no i ta osoba już kompletnie myśli o tym, jak od was uciec i ta pani dokładnie tak samo się poczuła i to był najlepszy moment, powiedziała dobrze, dobrze, czyli to jest ważne, dobrze i wypuściła mnie, ja ją jeszcze pozdrowiłem, powiedziałem jeszcze, wymieniłem nazwę następnego sklepu też, żeby zwiększyć jakoś takie zaufanie do tego momentu, nacisnąłem przycisk i wyszedłem. Przez chwilę myślałem też, czy nie kupić sobie na rabacie pracowniczym czegoś, czy nie poprosić ich, żeby dali mi swój rabat, ale zacząłem rozmawiać, po to się też przydaje to zaufanie i pani powiedziała, że często sprawdzają generalnie, żeby nie nabijać za dużo na te swoje karty, więc ona by wolała nie, więc ja mówię, dobra, to już nie, poszedłem. I to był nasz pierwszy sklep, realizacja w pełni udana, zajęła nam 2 godziny, naprawdę się napociliśmy. Natomiast pojechaliśmy od razu, jako że byliśmy umówieni też na drugą realizację, no i tu stwierdziliśmy, że dobra, to już teraz robimy od razu ten drugi scenariusz, po prostu jak już osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, to już teraz po prostu od razu jolo, wchodzimy na cwaniaka, pan informatyk, już znam różne hasła, wiem, co mam mówić. No i wpuszczamy czujki do sklepu, wpuszczam tych fałszywych klientów i dosłownie po 10 sekundach dostaję informację, wszyscy są na sklepie, wchodź. Ja mówię, okej. I w tym momencie wchodzę, przechodzę przez sklep, niby się rozglądam, wchodzę na zaplecze, on jest trochę za rogiem, wchodzę na zaplecze, wbijam kod i w zasadzie po 30 sekundach jestem w środku. No i to taki genialny plan, tak to miało zadziałać, jak ninja, jestem w środku, uzyskuję dostęp do infrastruktury, mam dostęp do wszystkiego, siedzę tam dosłownie minutę, patrzę sobie jeszcze na kamery CCTV, żeby zobaczyć, gdzie są pracownicy, żeby nie wyjść w momencie, jak akurat ktoś stoi przy tych drzwiach na zaplecze i wychodzę. I realizujemy w zasadzie zadanie no, z wszystkim może 120 sekund, tak? No i to pokazuje trochę, jak działa Red Teaming. Jak działa w ogóle specyfika różnych mechanizmów bezpieczeństwa z ludźmi, gdzie macie do czynienia z bezpieczeństwem fizycznym, gdzie macie do czynienia z po prostu z socjologicznymi aspektami. Może się wydarzyć bardzo różnie. No i ciężko jest tak naprawdę tworzyć takie mechanizmy bezpieczeństwa, które my jako bezpiecznicy, jako osoby, które zabezpieczają infrastruktury, to ciężko jest w prosty sposób na przykład zmieniać nawyki ludzi. Tak? No i tutaj też trzeba pamiętać, że to nie chodzi o to, że my im pokażemy, że zobaczcie, można było odczytać kod, w związku z tym wy teraz we wszystkich sklepach powinniście zmienić, nie wiem, na kartę albo na inny system bezpieczeństwa i do tego edukować pracowników, tak? To są tylko takie trochę działania ad hoc, no bo tak naprawdę w tych sklepach często jest rotacja pracowników, co sprawia, że no i tak nie będziecie w stanie wpływać bardzo drastycznie na edukację. Trzeba to robić, ale to też jest bardzo trudne i w takiej sytuacji być może kluczem jest zastanowienie się, okej, to tak zabezpieczcie tą infrastrukturę w środku, że nawet jak ktoś tam by wszedł, to niewiele będzie mógł zrobić. No my tutaj tak pokrótce wam opowiem, jak wyglądała infrastruktura. Jak już byliśmy wpięci w całą sieć, w takich sklepach zazwyczaj są tam 2-3 wilany, jeden wilan na rzeczy z POS-em, z terminalem, z jakimiś kasami, jeden wilan, który obsługuje komputer, jeden jakiś taki bardziej sieciowy do zarządzania. No i tutaj tak naprawdę już jak w klasycznym teście penetracyjnym. Tutaj nie było żadnych jakichś zaskakujących rzeczy. Na początku olbrzymi rekonesans sieciowy, to zajęło nam bardzo dużo czasu, dlatego że szukamy trochę miejsca, przez które możemy przeskoczyć.
Bo z zasady tam jest oczywiście VPN, dostęp powinien być tylko do określonych usług i faktycznie no, my widzimy, że tych usług jest prawdopodobnie mniej niż w sieci korporacyjnej na backendzie. Natomiast jest też tak, że znajdujemy sobie drobne miejsca, przez które możemy gdzieś tam przejść. Gdzieś pozostawiony otwarty port do jakiegoś serwera www, który pod jakimś katalogiem ma panel sieciowy, do którego na przykład my odgadniemy hasło. Tak? Totalnie standardowa rzecz. No i tutaj błędem w zasadzie nawet nie było to, że to nie było zablokowane na firewallu, dlatego że na tym porcie też oni mieli swoje usługi wewnętrzne do rozliczeń, do obsługi klientów, więc ta aplikacja, ten panel administracyjny w ogóle nie powinien być w tej przestrzeni. Tak? One, konstruując całą IT, to powinno być tak skonstruowane, że w tym miejscu, do którego dacie dostęp też sieciowo, dajecie dostęp tylko do tej jednej usługi, z której faktycznie potrzebują korzystać pracownicy. No oczywiście eskalacja, my przeskakujemy pomiędzy serwerami, zdobywamy kolejne serwery, na jednym z serwerów znajdujemy, mimo że przyjmujemy uprawnienia serwera www, no to okazuje się, że uprawnienia do określonych plików są z odczytem dla wszystkich, więc odczytujemy na przykład skrypty, które służą do jakiegoś zarządzania. No i tak wchodzimy w posiadanie kolejnych danych uwierzytelniających. Tutaj też przydaje się to na eskalacji na jednym z serwerów. Przeskakujemy na kolejne serwery, bo po prostu administratorzy korzystali z kluczy SSH, które były zaufane i nie miały haseł, tak? Więc wskakujemy na kolejne serwery, jesteśmy już po stronie backendu i no tutaj jak klasycznie w testach penetracyjnych przeskakujemy po kolejnych serwerach. W pewnym momencie osiągamy też taki moment, w którym jesteśmy na zasobie sieciowym, na dysku sieciowym, który w zasadzie ma wszystkie firmowe dane, które są najbardziej kluczowe, no i w zasadzie to jest takie nasze game over, ale oczywiście zostaje jeszcze trochę czasu na testy, więc no my też nie mówimy, że to jest koniec. W zasadzie klient kupuje zawsze nasz czas, więc my poświęcamy ten czas na znalezienie dodatkowych problemów bezpieczeństwa, które mogą się no, później im przydać. No i tak krok po kroku zdobywamy też konta do AD, bo one są, to są takie trochę konta serwisowe, które służą do różnych rzeczy, które potrzebują programiści, administratorzy do przesyłania danych pomiędzy różnymi systemami. No i tutaj te konta do AD też przydają nam się do tego, że okazuje się, że w pewnym miejscu gdzieś pod jakimś w ogóle dziwnym katalogiem i to też z tego rekonesansu w sieci już firmowej wewnętrznej znajdujemy no, takie złote zasoby. Tak? To dzisiaj jest takie miejsce, w którym jakby naprawdę jak się do tego dostaniecie, a czasami wystarczy tylko login i hasło, no to tam naprawdę dzisiaj jest wszystko. Tak? Dzisiaj w tych bazach wiedzy możecie znaleźć po prostu złoto. No i my logujemy się do tego, do Confluence, do Jiry tymi danymi do kont serwisowych, tak? Czyli coś, co nie powinno mieć miejsca. Po prostu te konta być może wszystkie mają dostęp w całości do projektów i do tych systemów. No tutaj oczywiście znajdujemy loginy i hasła do innych systemów, bo czasami jest tak, że to służy jako takie wiki na przykład dla devów do różnych systemów testowych i tam sobie wrzucają uwspólnione hasła. Czasami jest tak, że znajdujemy tam w ogóle dane do VPN-ów, to też już kiedyś mieliśmy, to jest generalnie skarbnica, tak? Jeśli tego dobrze nie potniecie, nie podzielicie na projekty, to jest zawsze skarbnica. Dużo czasu spędza znalezienie ciekawostek w tych miejscach i one naprawdę bardzo przyspieszają też fazę ataku. No i tutaj jakby mając te dane, to w zasadzie uzyskujemy dostęp już do praktycznie każdego wartościowego systemu, który jest. Uzyskujemy dostęp do repozytoriów kodów, w zasadzie mamy dostęp do wszystkiego, co jest ważne w firmie. No i tutaj nam kończy się czas, my uważamy, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Wierzymy, że klient też będzie zadowolony. Faktycznie był, byli trochę zdziwieni, bo mimo że ten dział fizycznego bezpieczeństwa mówił, że no tak, wiemy, że da się tak wejść, to trochę im się wydawało, że w praktyce dzięki tym procedurom bezpieczeństwa my zostaniemy zatrzymani. Tutaj nie zostaliśmy. No i to w zasadzie jest koniec mojej prezentacji. Chciałem wam serdecznie podziękować za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to ja też mam dla was kilka minut na odpowiedź. Dzień dobry. Czy są pytania? Jest pytanie? Są. Pamiętajcie, że najbardziej ekspercka odpowiedź to jest to zależy i tak będę odpowiadał. Cześć. Cześć. Zdarzyło ci się kiedyś, że wchodzisz, a tam ktoś na ciebie patrzy, o, cześć Borys. Nie, tak się nie zdarzyło. Myślę, że tutaj większy problem mógłby mieć Piotrek.
który jednak jest bardziej rozpoznawalny, telewizja, radio, anteny satelitarne, no w zasadzie Piotrek jest wszędzie, tak? Piotrek, jak ja otwieram lodówkę, to też tam czasami jest Piotrek, więc on ma trudniej. Ja nie, ja natomiast nie jestem tego kalibru gwiazdą, więc tak nie miałem. Raz miałem tak na teście, okej, przypomniało mi się teraz, że znałem człowieka z IT i on udał, że mnie nie zna i poszedł do człowieka, który robi security, on mu powiedział tak, są kontrolowane testy, więc raz taką sytuację miałem, a natomiast nie było tak, że on powiedzmy popsuł cały plan, nie? Przeszliśmy i on udał, że mnie nie zna i to było super też, fajnie. Tu jeszcze... Jedno... Tak, to dawaj. Ile Mendejsów na cały projekt, a ile z tego było na część po wpięciu implanta? No ta pierwsza część to było wiele więcej, mniej więcej 70-80% to jest ta pierwsza część i 30% mniej więcej to była ta druga część. No i tutaj koszt to było kilkadziesiąt Mendejsów, przy czym to było tak, powiedziałbym, że przy tego typu projektach to jest powiedzmy 25-50, tak jak miałbym uśrednić całość. Nie? Tu mam pytanie, w jaki sposób się wpinałeś w infrastrukturę? To było jakieś urządzenie, czy... No, mamy mnóstwo tych hakerskich wszystkich urządzeń, tak? LanTurtle, który daje nam dostęp do infrastruktury przez GSM. Generalnie to też bardzo zależy od miejsca, od lokalizacji. Jak sobie wpiszesz, wiesz, no Hack5 w tym sklepie, to nie mają mnóstwo tych popularnych urządzeń. Tutaj nie robimy jakiejś rewolucji swoich urządzeń, nie tworzymy. To są popularne różne platformy, które jest wygodne, małe i tyle. Ja mam pytanie, dostałeś okno jednodniowe od klienta na zrobienie tego, bo to jest wtedy chyba trochę ryzykowne, bo klient może pozostawić księgarnię w stan gotowości, czy na przykład tygodniowe i wtedy widzisz taki fail, że jest dostawa, może się wycofać, na przykład jutro przyjście zrobić. My mieliśmy bardzo konkretne godzinne okna, to znaczy się my zaproponowaliśmy, że chcielibyśmy, żeby na przykład w poniedziałek próbować wejść do tych sklepów, czy to jest OK. Klient powiedział OK, będę w stanie zorganizować to tak, żeby było OK i my wtedy byśmy to... Ten sklep będzie w tym oknie, te dwie godziny, ten sklep będzie w tym oknie. No to trochę zależy to od specyfiki, od tego, co klient też może. Może być prosta sytuacja, dlatego my też te kanały komunikacyjne ustalamy. Może być sytuacja, w której ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo będą na urlopach, tak? No i bez sensu, żeśmy my wtedy na siłę mówili, wchodzimy, tak? A oni powiedzą nam, ale my nie jesteśmy w stanie wam zapewnić tego, powiedzmy, poczucia bezpieczeństwa, nie? To tutaj dogadujemy zawsze z kimś, kto no, wie, że jest atak, tak? Bo to gdzieś tam zawsze parę osób o tym wie. Ja mam dwa pytania, tylko na początku chcę powiedzieć, że doceniam wszystkie te aspekty, o których mówiłeś i to jest bardzo fajne, dzięki, ale tak troszeczkę poziom wyżej sobie myślę, po pierwsze, jakie książki taka księgarnia sprzedaje, że w analizie ryzyka wyszło im, że faktycznie 5 osób zasadzi się przez 50 Mendejsów na nich po to tylko, żeby wejść na zaplecze i coś tam zrobić. Więc to jest pierwsze pytanie. A drugie, ile jest tobie wiadomo faktycznie takich ataków krytycznych jakoś ostatecznie dla organizacji w prawdziwym świecie, w których właśnie tutaj ta strona fizyczna miała prawdziwe i kluczowe znaczenie. Na ile ktoś faktycznie ryzykuje, tak? Tak jak sam mówiłeś, że 5 osób chodzi po sklepie, nagrywa się monitoringu, ma kontakt z ludźmi, szczególnie w takiej firmie. Jasne, to jest w ogóle super pytanie, dlatego że no ja mam nadzieję, że wy macie tę świadomość, że to jest ostatni rodzaj ataku, dlatego że on jest bardzo kosztowny dla atakującego, tak? Być może założyłem, że to jest oczywiste i to było błędem. Absolutnie. Dlatego też rozmawiamy na początku z klientami o tym, czy oni się nad tym zastanawiają, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, no, lepiej wysłać phishing, lepiej wysłać malware, lepiej zwyczajnie zaatakować ich na milion sposobów z drugiego końca świata. Ryzyko jest o wiele mniejsze i tego typu ataków jest, dlatego to jest ostateczność dla mnie w kontekście też rozmawiania z klientem i tego poziomu dojrzałości, że to trochę ma im tak naprawdę, no, nie pokazać, czy ktoś wejdzie, czy nie, tylko trochę pokazać procesy i procedury. I absolutnie się z tym zgadzam, że to jest no, ostatnia rzecz. Ja pamiętam, że do banków na wschodzie tak się włamali, ale to jakbym miał z głowy wymienić, 20 lat jestem w security, to nie wiem, czy bym trzy miał w głowie takie jakieś, wiesz, fajne case'y biznesowe poza tymi bankami, gdzie faktycznie wykradli miliony, nie? I to absolutnie to też trzeba podkreślać, nie? To jest atak fizyczny, atak specyficzny. Tutaj u tego klienta dla nich było bardzo ważne, żeby pokazać trochę to jak infrastrukturę, trochę jako całość, że sklepy też są ważne. I dlatego oni się na to zdecydowali i w pełni świadomości zrobiliśmy cały ten test, nie? Bo
Absolutnie się z tym zgadzam, że no, robimy testy phishingowe, dedykowane phishingi, będzie szybciej, taniej, bezpieczniej, tak? Z perspektywy atakującego oni też mają koszty po drugiej stronie, nie? Także to jest super fajne pytanie, dzięki, że rozszerzyłem. Słuchajcie, pytań takich ogólnych na tyle. Jeszcze tam jest coś, dawaj jeszcze, zdążymy. Na pewno? Zdążymy. Dobra, no to ostatnie pytanie. Nie powiem, jakie mam hasło, chociaż mam dwa fata. Ja mam takie pytanie, bo z twoich opowieści wynika, że zasadniczo udaje się wejść. Mhm. Nie bardzo przedstawiłeś takie scenariusze, że się nie udaje. Więc pierwsza część pytania to jest taka, czy faktycznie prawie zawsze się udaje wejść, a druga, czy potem jak już się uda wejść, to klienci dokonują zmian w procedurach, czy w szkoleniach, czy w czymkolwiek innym, które powodują, że drugi raz już nie wejdziesz? Tak, dokonują zmian. My też, pamiętajcie o tym, że my też tych testów nie robimy bardzo dużo. My w roku robimy maksymalnie kilka takich testów. Większość testów są klasyczne testy penetracyjne. W związku z tym ja też nie mam bazy 300 wejść i tak jak wchodziliśmy, to zawsze wchodziliśmy. Po prostu dało się wejść i tak co jakiś czas, jeśli wchodzimy gdzieś drugi raz, to jest trochę trudniej, ale wtedy po prostu wymyślamy inny sposób, tak? I to też no, znowu o truizmie, tak? O tym, że bezpieczeństwo jest procesem i o tym, że trzeba z różnych stron się zastanawiać nad tym, jak tą swoją twierdzę, jak firmę zabezpieczyć. Okej, okay. Jeszcze raz wielkie brawa dla Borysa. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mega wielkie dzięki za prelekcję. Zapraszam wszystkich na lunch.